W dzisiejszym filmie będę trollować mojego brata Dyzia w Minecrafcie. Na początku będę oszukiwać podczas gry wchowanego, potem go będę prankował jako różne moby i na koniec ukradnę mu wszystkie jego pieniądze. Dobra, no tak się ukryję, że mnie nigdy nie znajdziesz. Ech, no dobra, więc załóżmy, że ja będę liczył tutaj w tej choince. Czy już mogę liczyć? Tak, możesz już liczyć. Okej, dobra, raz, dwa, trzy. Słuchajcie, doszły mi już słuchy, że coś właśnie w tych górach jest tam ciekawego. Widzicie już jakieś napisy. Okej, wszedłem tutaj sobie na górę. Chcesz wygrać chowanego ze swoim przyjacielem? No oczywiście, że chcę z nim wygrać, przecież zawsze chciałem z nim wygrywać. Dobra, o, wejdź tutaj i spróbuj tych sposobów. O, to chyba coś tutaj mamy ciekawego. Mamy tutaj pierwszy sposób. Generalnie wam powiem, widzowie, w tajemnicy, że jest tych sposobów 5, więc oglądajcie do końca, a my zobaczymy ten pierwszy sposób. Detektor graczy. Pika, gdy zbliżysz się do gracza. O kurczę, dobra, detektor graczy, ale fajne to musi być. Okej, więc wychodzimy sobie z tego i teraz zejdziemy sobie właśnie tutaj na dół i pewnie Dyzie się schował w tym domku, znając jego. Mogę się tutaj dosłownie o tu założyć. Dobra, podejdziemy sobie do domku i do niego wejdziemy. I uwaga, czy to zacznie pikać? Co? Ej, widzowie, no nic, dosłownie nie pika. Jak to jest możliwe? Dlaczego? Czyli chyba on się tutaj nie schował. Dobra, wejdziemy sobie tutaj na zewnątrz. Okej, dobra, więc podejdziemy sobie tutaj. W ogóle ile tu jest Co? Ile tu jest wieśniaków? Widzicie, co oni tutaj robią? Panowie wieśniaki, oni dosłownie wyskakują, jak ich uderzam. To jest coś nienormalnego, ale dobra, mniejsza z tym. Więc okej. Ej, słyszycie to, widzowie? Lekwo zaczęło pikać. Tak leciutko zaczęło dosłownie, ale okej. Nie wiem, gdzie on może właśnie tutaj się chować. Może w tym czerwonym prezencie. Dobra, zobaczmy. Ej, no nie. Chyba tutaj by nie siedział. Tutaj nawet nie ma wejścia. Dobra, tutaj chyba go nie ma. Ale tutaj, zobaczcie, pika już znacznie głośniej. Teraz to już dosłownie naprawdę bardzo głośno. Więc pewnie jest gdzieś tu. Okej, dobra. Tutaj jednak było wejście do jakiegoś domku. Ale nie wiem. A tutaj pika najmocniej. Czyli pewnie Dyzie siedzi w tym prezencie. Okej, dobra, więc wchodzimy tam i uwaga! Let's go! Teraz cię mam, Mikołaju! Nie, co ty robisz? Trzeba te wszystkie tutaj wysadzić do... Ej, no nie! Co ty wyprawiasz, chłopie? Nie chciałem, żebyś mnie tak szybko znalazł, ty mały oszuście. Ale to by absolutnie nic nie dało. Dobra, mniejsza z tym, wyrzucam to, no i przegrałeś. Nie, idę się schować jeszcze raz, ha! Ech, dobra, idź się schowa jeszcze raz, a my, widzowie, mamy kolejny sposób na oszukiwanie. Okej, widzowie, więc idziemy sobie zobaczyć kolejny sposób. Okej, zobaczcie, krata zniknęła. Superancko, czyli odblokował się kolejny poziom. Obserwator aktywuje Game Mode Spectator. Wow, czyli będziemy mogli wchodzić w ściany. Lol, to naprawdę jest świetne. Dobra, bierzemy tego obserwatora i zaraz go odpalimy. Zobaczymy, jak to działa. Dobra, uwaga, uwaga. I let's go, dobra, jestem na Game Mode Spectator. Lol, mogę wchodzić w ściany? Tak jest, możemy wchodzić w ściany, widzowie, dobra. Więc uwaga, uwaga, może Dyzio się schował tym razem w choince. Zobaczymy. O, widzicie? Jest tutaj wejście, czyli jednak da się schować w choince. Zapamiętamy to. Może Dyzia się jednak schował w którymś prezencie. O, tutaj jest chyba pełny prezent. Tutaj tak samo, to jest jakaś niby drabinka, ale niestety tutaj go nie ma. Więc może w tym czerwonym tak samo go nie ma. Tu go niestety też nie ma. Pod ziemią nie mamy dosłownie nic. Ale słuchajcie, tutaj jest taki domek. Aj, no, ty mnie nigdy nie znajdziesz. Co? Ej, słyszałem cię, czyli jesteś gdzieś chyba w pobliżu, stary. Uwaga, będziemy teraz wchodzić do domku i cyk. Dobra, okej, co? Nie widać go, może jest tutaj na górze? No nie ma go, jak on się schował pewnie? Gdzieś tutaj. Dobra, polecimy sobie na górze. Są jakieś sanie, ale najprawdopodobniej go tam nie ma. Tutaj jest jakiś komin. Ej, co on się tak dobrze ukrył? Nie ma go w domku w ogóle? A tutaj? Okej, dobra, czyli jednak go tutaj nie ma. Czekajcie, widzę coś tutaj pośród tych ogni. Zobaczcie, chłop się schował w ognisku. Ale on jest odważny, przysiadł mi się spalił. Dobra, mniejsza z tym, teraz musimy jakoś wyłączyć tego game moda. Okej, cyk, dobra, wyłączyłem sobie. Jesteśmy teraz na shifcie. I on mnie w ogóle nie widzi, a ja już widzę jego nick, czyli na pewno jakoś możemy tutaj do niego wejść. Dobra, może wkopiemy się do niego tędy. Gdzie on jest? No teraz tu nagle nie stoi. Poszedł sobie pewnie do dołu. O, Dyzia! A, bo mnie znalazłeś, już uciekałem comment blokiem. Haha, no właśnie widzę, alfaletowy comment blok. No niestety, Dyzio, dzisiaj nie masz farta. Okej, więc idziemy po kolejny sposób, widzowie. Ciekawe, co będzie następne. Mam taką kryjówkę, nigdy mnie nie znajdziesz. Oj, spokojnie, Dyzio, na pewno się jakimś cudem znajdę. Więc zobaczmy tutaj, co jest. Trzeci sposób nam się odblokował. X-Ray Radar. Dobra, pokazuje przez ściany innych graczy. Co? To jest dosłownie niesamowite. Jeszcze czegoś takiego chyba nie widziałem. Dobra, odkładam obserwatora, bierzemy X-Ray Radara i zaraz zobaczymy, co on właściwie robi, bo właśnie jakoś mi się nie chce wierzyć, żebym dosłownie od razu go widział przez ścianę. Okej, dobra, nacisnąłem to, widzowie. Zobaczcie, wszyscy się dosłownie tutaj świecą. Oprócz oczywiście mnie samego. Dobra, zobaczymy właśnie, gdzie teraz jest Dyzio. Tych wieśniaków jest tu tak dużo, że dosłownie nie sposób go znaleźć. No przecież on może być w każdym dosłownie miejscu.
miejscu. Prawidłowo, będziemy musieli szukać właśnie takich rzeczy. O, jak ten wieśniak. Tam są w ogóle jakieś wieśniaki, co? A może tam stoi Dyzio? Dobra, jednak sobie tam wejdziemy, bo muszę się upewnić. Ej, oni się respią dosłownie chyba w losowych miejscach. Tutaj wcale nie ma Dyzia. A może gdzieś w saniach? Nie, nie ma go w saniach. Kurczę, dobra, podejdziemy do jakiegoś zgrupowania największego, bo najprawdopodobniej właśnie on tam się znajduje. Dobra, zobaczymy, może tutaj gdzieś stoi. O, nic nie widzę. A może w tym prezencie? Też nie. Okej, więc może zobaczymy tego największego właśnie kotła, gdzie były te wieśniaki. No też go nie ma. Co? Jakim cudem? Przecież ja go nigdy nie znajdę. Ten X-ray radar jest w ogóle bezużyteczny. Ej, czekajcie, widzieliście coś tutaj? Zobaczcie, patrzcie na to. Przecież to wygląda zupełnie inaczej niż wieśniak. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tu jest jakaś owieczka na 100%, więc tutaj musi być na pewno Dyzio. Dobra, uwaga, uwaga. Nie znajdziesz mnie nigdy, ty lamusie. Oj, nie był taki pewny Dyzio. A może ja już cię mam na oku? No, to nieprawda. Oj, zobaczymy, widzowie, czy nieprawda. Patrzcie, on wypycha wszystkie wieśniaki. Teraz już jest dosłownie na 100%, że to jest on. Dobra, więc uwaga, wejdziemy tam do niego od razu i zobaczymy, co zrobi. Wychylimy tak się troszeczkę i zobaczymy, czy nas zauważy. Ej, co, on się zabudował na wysokości oczu? Dobra, zniszczymy to. Siema! Aaaa, co ty znalazłeś mnie? No nie. Tak, jesteś taki łatwy do szukania dzisiaj wyjątkowo. Dobra, teraz to tak się schowam, że nigdy mnie nie znajdziesz. Dobra, dawaj. A my, widzowie, zobaczymy jakiś czwarty sposób. Może być dla was szokujący, bo jeszcze nigdy czegoś takiego nie widzieliście. Wracamy, widzowie, do naszej bazy. Tu wszystko już jest zrobione i kolejny został odblokowany. I zobaczcie, widzowie, został nam tutaj ostatni sposób, ale teraz weźmiemy powiększacza, powiększa innych graczy. Zobaczycie gigantycznego Dyzia. Nawet nie będziecie mogli sami w to uwierzyć. Dobra, bierzemy tego powiększacza i patrzcie, wychodzimy tutaj od razu. Może go na pierwszy rzut oka nie widać, ale zaraz go zobaczymy. Dobra, podlecimy sobie na troszeczkę wyższy punkt. Może tutaj gdzieś na te drzewa sobie podlecę, okej? Okay? Uwaga, tutaj mamy takie urządzenie i możemy Dyzia powiększyć. Zobaczcie, powiększymy go na największy level, jaki się da. Okej, okay, na level 10 on będzie takim gigantem. I uwaga, dobra, już mam naładowany i będę klikał. 3, 2, 1 i klikam, cyk. I uwaga, co? Gdzie on jest? Ej, jak to, widzowie? Ja go nie widzę, przecież on powinien być taki gigantyczny. Jak to go nie ma? Nie no, a może on stoi w tej choince? Czekajcie, dobra, sprawdzimy tutaj sobie, wejdziemy. Nie ma go, aha. To chyba ma naprawdę jakąś mega dobrą kryjówkę, że ja go nie mogę w ogóle znaleźć. No dosłownie nie wiem, gdzie on może być, jakim cudem. Może się schował w domku. Pójdziemy jeszcze raz, widzowie, do domku, a jak nie, to polecimy jeszcze w jedno miejsce, bo Dyzio tam może być. Są takie sanie na samej górze i może właśnie on tam stoi. Dobra, tutaj chyba go jednak nie ma, z tego co widzę. I dobra, zobaczmy sobie te sanie. O mój Boże, co jest? On chyba nawet nie wie, że jest taki gigantyczny. Przecież on tam siedzi, ale jak ja tam dolecę, widzowie, musimy się tutaj właśnie wspiąć po górach. Aha, no, no i co, nie możesz mnie znać, nawet mogę postrzelać do ciebie. Tak, dobra, postrzelaj, to może zobaczymy, gdzie ty jesteś. O, widzowie, zobaczcie, jaki on ma wielki tutaj pistolet. What? Co jest? Dobra, zaraz do niego podlecimy. Ej, Dysia, wiesz, że ja cię widzę z kilometra dosłownie, wielgusie? Jak to z kilometra? Jestem taki malutki. Tak, jesteś taki malutki. I teraz się pomniejszę, uwaga. 3, 2, 1, klikam. I zobacz, jak jesteś teraz mały. Ej, rzeczywiście. Dobra, to teraz finałowa runda. Walka o wszystko. Kto wygra? No dobra, walka o wszystko. A my, widzowie, mamy ostatnią rzecz do zrobienia. Zobaczymy, co to będzie. Uwaga, ciekaw jestem, co będzie ostatnią opcją. Wchodzimy tutaj i bazooka. Jest, będziemy wysadzać sobie. Ale będzie fajnie. Dobra, wysadza wszystko. No to jest oczywisty opis tego, więc bierzemy tą bazuczkę, okej. Najpierw ją zaraz przetestujemy, jak ona działa, bo pewnie działa bardzo fajnie. Od razu może podlećmy tutaj do tych wieśniaków i strzelimy sobie do nich. Uwaga, dobra, pum! Wow, ale wysadziło, ale będzie fajnie wszystko rozwalić. Dobra, więc będziemy tutaj wysadzać właśnie sobie te prezenty i zobaczymy, czy Dyzia tutaj na pewno nie ma. Tu go chyba nie ma, w saniach też nie ma, bum, no nie ma go. Więc może teraz pora wysadzić ten domek. Dobra, wysadzamy go. No nie ma też go tutaj, aha. Może jest to? Nie? Czekajcie, coś wylatuje z drzewa. Patrzcie, to dosłownie, czy to już Sylwester jest? Widzowie, że wszystko wylatuje? Nie, no to jest niemożliwe. Sprawdzimy sobie ostatni ten prezencik, ale chyba tutaj też go nie ma. Dobra, teraz ostatni prezent i jestem bardzo ciekawy, czy coś ciekawego znajdziemy w tym drzewie, z którego wylatują te właśnie bazuki, pseudo fajerwerki, bo to jest naprawdę podejrzane. Bo zobaczcie, cały czas tutaj wylatuje, a my będziemy się skopywać tą bazuką właśnie cały czas w dół. Prawdopodobnie, to pewnie jest prawdopodobnie Dyzio, ale zaraz zobaczymy i patrzcie, jak się zdziwi. O, ja już kogoś widzę. Siema, stary. Nie, ty oszuście, nie wytrzymam z tobą. Mam plan go trochę potrolować. Więc oczywiście zamienimy się
się teraz w pieska, dobra, mor. I na sam początek go uderzymy, zobaczymy jak zareaguje. Dobra, dobra, on mnie nie widzi i teraz cyk, okej. Au, co mnie uderzyło? Czy to ten piesek? O nie, to chyba nie był on w ogóle, jaką on ma piękną niebieską, bo proszę. Dobra, piesku, nie mam czasu, bo przechodzę grę, idę kopać dalej. I zobaczcie, widzowie, wziąłem tutaj sobie właśnie narzędzia, więc Dyzio nie będzie musiał się starać, tylko właśnie weźmie to, co mamy my. Dobra, podejdziemy tutaj sobie do niego, uderzymy go jeszcze raz. Au, znowu mnie uderzył ten pies, co jest to u mnie tak? On mi dał wszystkie kamienne rzeczy, już nie muszę zbierać kamienia i drewna. Dziękuję ci, piesku, jesteś naprawdę przydatny, to teraz mogę iść do kopalni. O kurczę, dobra, Dyzio będzie szedł do kopalni, ale. W tej kopalni czekają go naprawdę srogie niespodzianki. Zobaczcie, Dyzio właśnie tam idzie, ale przed kopalnią, morw, dobra, i zobaczcie, już jestem krówką. Nadchodzi Dyzio. O, krówki, jak one padają, muszę wziąć mięsko i tutaj, mam cię, nie uciekaj mi. Dobra, tu jest jeszcze jedna krówka, więc sobie weźmiemy ją i teraz, gdzie jest ta ostatnia? Tutaj, zaraz cię dopadnę, krówko, jak się czujesz, że pójdziesz na mięsko? A nie, ratunku, on mnie goni, widzowie, pomocy! Nie, Dyzio mi odpuszcza, o mój Boże, musimy go jakoś zgubić, co jest? Dobra, mam pomysł, niech Dyzio mnie tutaj goni. Dobra, i widziałem teraz krzesiwo, zobaczcie, Dyzio cały czas mnie goni, ale co powie na to, jeśli tutaj postawimy dużo ognia? Nie, krowa wszystko podpala, jak to możliwe? Ha, zobaczcie, ile ognia, mam nadzieję, że teraz go jakoś mi się uda zgubić, zobaczcie, już jest daleko, tak jest, mam nadzieję, że mi się uda. Ta krówka też wpadła w ogień, zaraz będzie pieczona wieprzowinka. O nie, co on w ogóle do mnie gada? Teraz prowadzimy Dyzia już prosto do jaskini i Dyzio prawdopodobnie zajmie się jaskinią, a nie nami. Zobaczcie, widzowie, tutaj jest ta jaskinia, Dyzio powinien ją zauważyć. O, jaskinia, już zostawię tą krowę, tylko sobie zjem, wystarczy mi 5 plasterków i zeskakujemy. Dobra, na całe szczęście udało się. Przydałoby mu się teraz pomóc, bo zaraz go potwory pożrą. Więc szybko zamienię się w psiaka. Dobra, jego pieskiem jesteśmy, więc zejdziemy tutaj sobie, zeskoczymy, okej. O, żelazo, muszę je wykopać. Dobra, Dyzio zajął się teraz żelazem, a my właśnie narespimy mu tutaj kilka zombiaczków, zobaczymy jak zareaguje. Dobra, zombie farmer jakiś, nie wiem co to jest, ale poczekajcie, on nas jeszcze tutaj nie widzi i patrzcie, o kurczę, poleciałem. Raz, dwa, trzy, cztery, patrzcie, idą wszystkie do niego. O nie, z broniami strzelają do mnie. Co jest, Dyzio ma kłopoty, dobra, ale na szczęście nie dotrą do niego przez tą wodę, kurczę, to nie tak miało wyglądać, miały go bić, a ja miałem go uratować wtedy. Dobra, nieważne, zrobimy tą akcję jeszcze raz. O, kolejne żelazo. Kurczę, dobra, Dyzio tam poszedł, ale zobaczcie, nie spodziewa się tego. Zaraz horda zombiaków go zaatakuje, zobaczcie, a niech tu tylko wróci. O nie, skąd się tu tyle wziął, ale wszystkie je wysiekam, ale potrzebuję zbroje. O kurczę, dobra, Dyzio potrzebuje pomocy, zobaczcie teraz to, po. O mój Boże, mój magiczny piesek załatwił je, rzucając potki. Piesku, pomogłeś mi, dziękuję ci bardzo. Ale piesku, jestem bardzo głodny, masz mnie czymś poratować? O kurczę, dobra, Dyzio jest głodny, może, dajmy mu coś na przykład, może najpierw 4 pepsztyki. A, strzela do mnie. O nie, tutaj jest, kurczę, zobaczcie, tutaj jest zły szkielet, muszę go zabić, cyk, cyk, patrz jakim jestem pomocny pieskiem. Au, dziękuję, ale sobie teraz zjem to pieczone, miam, 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 było pyszne. O kurczę, dobra, owalił właśnie całego steka. O mój Boże, piesku, znaleźliśmy się w opuszczonej kopalni, idę ją splądrować. O kurczę, dobra, Dyzio stwierdził, że będzie teraz gonił sam, ale my mu pomożemy i stworzymy dla niego prezent. Dobra, damy tutaj może właśnie skrzyneczkę, okej. Wiesimy tutaj właśnie rameczkę z diamencikiem, żeby Dyzio wiedział, że to dla niego. I na tablicy napisałem prezent dla Dyzia, okej. Weźmiemy dla niego 3 diamenty, diamentowy miecz oraz diamentową klatę. Dobra, rozporządzimy to mniej więcej, powiedzmy jakoś tak, okej. I musimy tutaj Dyzia jakoś przyprowadzić, tylko nie wiem gdzie on jest. O, akurat tutaj jest, dobra, hitniemy go i żeby poszedł. Nie bij mnie, bo zaraz ci naprawdę oddam, bo się wkurzyłem. Co to za diament, ale tutaj jest jakiś napis, prezent dla Dyzia, co? I diaksik, o tak, i mamy jeszcze 3 diamenty, do tego diamentowy mieczyk i zbroje, co tutaj się dzieje, muszę sobie ją ubrać, okej. Dosłownie, nie mogę w to uwierzyć, dziękuję ci piesku, że mnie tu zaprowadziłeś. O tak, udało się uszczęśliwić Dyzia, zobacz jak on już jest potężny. Ale przydałoby się znaleźć jeszcze więcej diamentów, to zobaczcie widzowie, co ja teraz zrobię. Dobra piesku, idź poszukaj mi jeszcze więcej diamentów, a ja idę wykopać to złoto. Okej, dobra, Dyzio będzie akurat kopał złoto, więc my pójdziemy sobie tutaj. Ej, co? Myślałem, że to diamenty, co to jest jakieś tin ore? Nie wiem co to jest, dobra. Idziemy sobie może tutaj w to miejsce. Piszemy sobie diamentową rudę, zobaczcie ile tu tego tu będzie. Wow, Dyzio w to nigdy nie uwierzy.
Patrzcie widzowie, a czy wy byście uwierzyli w tak niepotyczne rzeczy? Zobaczcie, ile tu jest diaksu. Ale patrzcie widzowie, ja mam jeszcze jedną specjalną umiejętność. Mogę się zamienić kogoś z psiego patrolu. Patrzcie, klikniemy sobie M i weźmiemy na przykład teraz marszala. Zobaczcie. O Boże, jaki on jest straszny. Mam nadzieję, że nie wystraszymy Dysia. Patrzcie, podejdziemy sobie do niego i pochikniemy. Cyk. Au, co to za straszny pies, to nie mój piesek. Zobaczcie, Dysio idzie akurat w stronę naszych diamentów. Patrzcie, co on tutaj się zaklinował, czy co? Dysio, nie w tą stronę. To piesek mnie uratował, Boże, nie jesteś taki zły, ale jesteś bardzo straszny. Idę tu, dla diaksu, biorę wszystkie. Patrzcie, jak on się ucieszył. O mój Boże, co tu się w ogóle dzieje? Ale, ale widzowie, żeby nie było, że jesteśmy tacy dobrzy, zaraz mu coś tutaj zrespimy. Ile tu jest diamentów, ale coś mi tu cuchnie redstone'em. Co? Ty się powiedział, że redstone cuchnie? O nie, widzowie, przy redstone to jest najlepszy blok na świecie. Nie może tak mówić o redstone'ie. Zaraz mu się odwdzięczymy. Zobaczcie, widzowie, on coś takiego jak spider pig. Jest to mutant spider, czyli mutant pająk. I cyk, zobaczcie, jaki wielgus. O nie, dobrze, że wykopałem wszystkie diaksy, bo to jakaś zmutowana świnia wpadła do dołka. O nie, co? Ona go nie goni? Nie, ale się teraz zdenerwowałem, widzowie. Nie no, to nie może tak się skończyć, więc teraz mutant szkielet. Chodź tutaj, Dysio, nie uciekniesz przede mną, buch! A, on się tu nie mieści. Ty jesteś złym psem, widziałem, że to ty postawiłeś. Uciekam stąd. O nie, widział nas. A, tylko nie to. Ale skraftowałem sobie zbrojkę. O kurczę, zobaczcie, jaką Dysio ma zbroję, ale nie spodziewa się, że tutaj zaraz przyjdzie mu tancior. Zobaczcie, jak do niego ładuje. Au, dobrze, że się gnata zrobiłem. Teraz może go zaciupię, ale nie wiem, czy dam radę. O nie, Dysio ma... Dysio ma problemy. Dobra, może mu troszeczkę pomożemy. Chodź tutaj, Dysio, uleczę cię. Pum, pum, pum. O, coś mnie uleczyło. Muszę go pokonać z miecza. Dobra, pokonałem, a i muszę znaleźć amunicję do mojego gnata. Gdzie jest ten wścibski pies, co nasłał na mnie mutanta? Tutaj zaciął smażę. A nie, tylko nie to. Dysio się nas bardzo zdenerwował. Idziemy właśnie tutaj. Czekajcie, musimy szybko zamurować. Nie, nas tu nie było, widzowie, nas tu nie było. Pionuciek, nie mogę go znaleźć. Nie, tylko nie to. Dysio chciał mnie gonić, ale mu się na szczęście nie udało. Dobra, mniejsza z tym. Wylecimy teraz już sobie na samą górę i zamienimy się właśnie w normalnego jego psiaka. Okej, uwaga, uwaga, bierzemy sobie dobra, i jesteśmy już normalnym pieskiem. A mój Boże, piesku, wyprowadziłeś mnie z tej strasznej kopalni, ale musimy się dostać do Netheru. O właśnie, Dysio chce się dostać do Netheru, bo pałki Blaze'ów są właśnie niesamowicie potrzebne. Myślę, że możemy mu na pewno pomóc, zaraz coś znajdziemy. Okej, więc ja Dysia już zgubiłem, zbudujemy właśnie ten portal mniej więcej tutaj. Okej, nad wodą, dobra, cyk, cyk, cyk. Taki właśnie duży portal, dobra, cyk, zapalimy go sobie. A na górze go podpalimy, ale to jest straszne. A tutaj, w tym miejscu właśnie postawimy sobie tutaj Among Usa. Zobaczcie, właśnie takiego, tylko musimy go tutaj obkręcić. O, nie w tą stronę, o właśnie, w tą, zobaczcie. Będzie stał tutaj i pilnował tego portalu. Ale Dysio się go pewnie wystraszy. Ale spokojnie, jest to tylko NPC. Dobra, Dysio sobie właśnie tutaj biega, chyba zabija owieczki. Cyk, hitniemy go. Au, nie, Bimie, bo cię rzucę jajkiem. A nie, chciałem rzucić jajkiem. Dobra, zaprowadzimy go właśnie tutaj do portalu. O nie, to jest portal, ale to jest jakiś straszny Among Us. On skacze. Co tu się stało, widzowie? Co ten Among Us zrobił? Mam go w ręce, co jest grane? Bardzo się boję, muszę go wyrzucić. Oj, skakuję do portalu. Czy wy tam widzieliście, widzowie? Co tu się stało? Dobra, idziemy z Dysią do portalu. Ojejku, jak tu strasznie, piesku. Zaprowadź mnie do fortecy. Ale przydałoby się Dysię jakoś wystraszyć. Mam tutaj właśnie jajko glizdy. Postawimy blok diamentu tutaj za portalem. Dobra, zaraz się nim na pewno zainteresuje. O, jaki diamenci. A my postawimy mu tutaj 3 glizdy. Zobaczcie to. O nie, co to za 3 glizdy? Ha, swy, spaliły się. Co, jaką on ma potężną broń? Jakim cudem? Dobra, widzowie, dotarliśmy już właśnie do fortecy i tutaj zaprowadzę Dysia. Ciekawe, jak zareaguje. Ale Boże, forteca. Okej, więc on się cieszy, że jest w fortece. Ja tutaj sobie wskoczę, hop, czekajcie, musi skoczyć za nami. Dobra, jest. Okej, widzowie, więc znalazłem właśnie spawner. Teraz zamienimy się właśnie w jednego z blazików. Zobaczcie, on znalazł nas. Ojejku, jakich tu dużo ratunku. O nie,
bledy, zioma kłopoty. Dobra, w takim razie uleczymy go. Bardzo dużo tutaj właśnie rzucimy. Niego tutaj potek. A on do mnie strzela z kałacha. Uciekam stąd, co tu się dzieje? No nie strzelaj na mnie, ty bledzie, bo ja cię zaciupię zaraz. O, teraz mnie leczy, jakiś opętany blazior. Co w ogóle gada, widzowie? Co jest? Dobra, okej. W takim razie ciekawe, czy już ma wszystkie pałki, ale zaprowadzimy go do skrzynki, gdzie dostanie ich więcej. Dobra, załóżmy, że właśnie tutaj przy końcu zbudujemy sobie coś takiego, okej. Okej, postawimy tutaj sobie właśnie skrzyneczkę i blazy, okej, dobra. Halo, Dyzio, wiem, że mnie nie słyszysz, ale pójdź tutaj za mną. O mój Boże, kejsik, muszę go otworzyć. Dobra, o, udało się, okej. Ile pałsonów, dobra, teraz mam już wszystkie. A teraz, widzowie, pokażę wam specjalną sztuczkę, jak zamienić Dyzia w Skibidi Toileta. Widzowie, zobaczcie, mam tutaj taką specjalną miksturkę, która nazywa się Skibidi Toilet Wizard. I właśnie teraz możemy zamienić Dyzia w Skibidi Toileta. Dobra, gdzie on tutaj sobie stoi? Okej, okay, uwaga. 3, 2, 1 i pum. Dobra, i zamienimy go. Zmienia się, co? Ale może jestem Skibidi Toiletem Dziadkiem, taki wizardem. To jest niesamowite, ale ja się go boję. Gdzie jestem niebieski ja? Teraz, widzowie, weźmiemy sobie potion, który nazywa się Antidotum na Skibidi. Czyli zmienimy Dyzia w jego normalną wersję. Podejdziemy sobie właśnie pieskiem. Dobra, on tutaj stoi. O piesku, możesz mnie uratować. Dobra, Dyzio, w takim razie na spokojnie mogę ci pomóc. I uwaga, rzućmy w niego tym 3, 2, 1 i pum. Jest, dobra. O, jestem w końcu normalny. Hip, hip, hurra. Dziękuję, piesku. Łap tutaj kostki. O kurcze, kosteczki dostaliśmy. A miam, miam, dziękuję ci bardzo. Dobra, w takim razie przydałoby się wyjść z tego netheru. Chciałbym już stąd wyjść. O, no dobra, właśnie pora tutaj się wyprowadzić z tego netheru. Co tutaj stoi? Hydrant, what the heck? Dobra, nieważne, musimy stąd wyjść i idziemy teraz za chwilę na smoka. Tam ucieka Enderman. Piesku, ja potrzebuję pereł, zapomniałem i wziąć. Masz może już perły Enderu? Kurczę, Dyzio, chcę już perły Enderu. No dobra, trochę mu dokuczaliśmy, więc możemy mu pomóc. Mam, widzowie, pomysł. Zamienimy się właśnie w tego rekinusa i wyjdziemy z wody i damy mu perły. Zobaczymy, jak zareaguje. Dobra, uwaga, go, pływamy sobie właśnie takim rekinem i bierzemy dużo pereł Enderu. Dobra, mu damy na przykład 16, okej. Okay. Dobra, uwaga, i zobaczymy, co zrobi. Zobaczcie, wyłaniamy się tutaj i zobaczymy, czy się nas wystraszy. Ale rekinisko, zaraz go zestrzelę. O nie, nie, tylko żeby do nas nie strzelał. Dobra, spokojnie, musimy mu już tutaj wysypać. Proszę, Dyzio, bierz to ode mnie. Rekin wysypał mi perły, ale tylko 5. O, jednak 16. Dobra, idę znaleźć portal. Okej, okay, dobra, już zaczął szukać portalu, więc za chwilkę możemy zamienić się w normalnego pieska. No piesku, ile jeszcze? Oj, spokojnie, Dyzio, wiem, że mnie nie słyszysz, ale już za chwilkę go znajdziemy najprawdopodobniej, bo wydaje mi się, że jest mniej więcej gdzieś... Tu, zobaczcie, lecą perły na dół. A tutaj muszę kopać. O kurczę, dobra, Dyziowi udało się znaleźć właśnie wejście do Strongholda. Zobaczymy, czy jest ono dobre. Piesku, zaprowadź mnie do portalu, chcę już walczyć z smoczyskiem. O kurczę, dobra, musimy poszukać wspólnie portalu. Dobra, tutaj go nie ma. Może pójdziemy teraz w tą stronę, czy za tymi drzwiami? O nie, no. Dobra, o jest, udało nam się znaleźć. No w ogóle jak szybko. Znalazłem, wkładam perły i lecimy. O kurczę, ale on szybko wszedł do tego portalu. Dobra, wskakujemy z Dyziem, let's go. O mój Boże, ile jest tu endermanów? Mam nadzieję, że sobie poradzę i takie giganty. Wow, tu są nawet gigantyczne endermany. A co by, widzowie, na to, żebym ja się w takiego zamienił? Zobaczcie, widzowie, teraz ja stanę się takim wielkim endermanem. I pum, zobaczcie, jestem endermanem, mutantem. Czy dałoby się teraz pomóc leciutko Dysiowi? Pójdziemy sobie właśnie na samą górę. Okej, podlecimy właśnie tak sobie, tutaj lecę. I zniszczymy wszystkie te kryształy, dobra. O, widzę, że Dysio sobie już tutaj trochę radzi. Dobra, pum, poszło i teraz strzelimy sobie właśnie z mojego karabinu, dobra. Wow, co, jest większość wybuchła, niesamowita. Ale Dysio chyba ma snajperkę i to właśnie dlatego. Zaraz zaciupię tego smatura. O kurczę, ale Dysio jest mocny właśnie. Zobaczcie, co, jak on poleciał dosłownie przez chwilę, bo ja mu pomogłem właśnie z tego mojego kałaszka. Zobaczcie, smok tutaj perczuje, a za Dyziem pojawiły się wielkie tutaj szkielety. Zabiłem smok, ale nic nie widzę, jest ciemno. Mój Boże, ja się cieszę, że pokonałem tego smoczura. Ile mam ekspiorka, ale gdzie jest mój pies?
piesek. O kurczę, dobra, Dysio właśnie zbiera sobie ekspika, a my strolujemy go po raz ostatni. I widzowie, zamienimy się teraz w tego właśnie smoczura. Zobaczcie, ale się Dysio zdenerwuje, że ten smok jednak powrócił. O mój Boże, smoczur, muszę do niego sadzić. W końcu jestem w moim ulubionym akwaparku. Przyjechałem tu na wakacje. Okej, dobra, więc słuchajcie, najpierw będziemy śledzić Dysia, także może weźmiemy sobie nietoperza, żeby nas na pewno nie widział. Najpierw muszę iść na tą ogromną zjeżdżalnię, ale nie wiem, z którego koloru zjechać, bo nie ma niebieskiego. Także Dysio idzie właśnie tam po schodach, a my tutaj wylejemy mu lawę, dobra, i odlecimy i zobaczymy, jak zareaguje. Ta lawa w mojej ulubionej zjeżdżalni, nie mam jak tego zgasić, bo nie mam bloku. Zaraz rozkopię tą wodę i to zaleję, ale to mi długo zajmie, ale zaraz to rozkopię, jeszcze chwileczkę. O, dobra, stawiam łódkę i lecę, niech się postawi ta łódeczka. O, jest łódka, to teraz drąbnę wróg i można płynąć. Dobra, Dysio akurat płynie, widzowie, także słuchajcie, na dole samym rozlejemy, bo tutaj dużo lawy i zobaczymy, jak zareaguje. O nie, nie topesz, stawia mi lawa, ale na szczęście do tego nie wpłynąłem, muszę uciekać. O nie, Dysio nie dał się wpędzić w naszą pułapkę, widzowie, ciekawe, gdzie teraz pójdzie. O Jezus, w końcu wróciłem z tej zjeżdżalni, muszę się teraz trochę poopalać, żeby wyschnąć. Dobra, Dysio się będzie teraz opalał, widzowie, ale, nigdy się jeszcze tak nie opalał jak teraz. Go podpalimy, dobra, bierzemy krzesiwo i zobaczcie tutaj, cyk. A co to jest, jak ja się opaliłem, muszę iść do wody. To słońce jest dziś naprawdę gorące. Ha, co jest, widzowie, on się dał na to nabrać, że to naprawdę słońce go pali. Nie pamiętam, gdzie to jest restauracja, bo bym się napił jakiegoś szejka. Okej, widzowie, także przydałoby się znaleźć jakiś barek i chyba tutaj nawet coś jest, dobra? Zobaczcie, widzowie, tutaj pisze bar i tutaj jest strzałeczka, więc idziemy do baru. Okej, mamy tutaj bar, wszystko się zgadza. O, mamy tutaj jakąś skrzyneczkę. Sok z truskawek, o mój Boże. Nie, ja muszę wypić te truskaweczki, bo ja kocham truskawki, bo są czerwone. Nie damy soku z truskawek, tylko miksturę zatrucia. Dobra, weźmiemy to, zmienimy jego nazwę i nazwiemy go sok z jagód. Okej, bierzemy, no i słuchajcie, schowamy tutaj, dobra. Aż tyle, on się nie skapnie. Okej, więc teraz wywalimy to kowadło i zamienimy się w villagera. Dobra, jest tutaj osadnik i my będziemy sprzedawcą tego baru. Jakbym napił się jakiegoś dobrego szejka, takiego jagodowego, ale... O, tutaj chyba jest szef, bo nie jest ubrany. Może dasz mi jakiś spec... Odejdź, nie blokuj mnie. Może dasz mi jakiś specjal z tego baru. Coś do picia poproszę, jakiś dobry soczek. O mój Boże, Dysio dał nam sztabki złota i to nawet 10, więc dałem mu sok z jagód. Dobra, gdzie jest Dysio? Cyk, cyk, cyk. O Jezus, ile soku z jagód. Jeszcze uwielbiam jagodowe. Gumi, gumi, gumi mi. O nie, co ty mi za gówno dałeś? Co jest, widzowie? Dał się nabrać, Dysio. Sam sobie to wypij, jak jesteś taki mądry. Trzymaj, teraz to dostaniesz. Okej, widzowie, więc wypijemy na jego oczach. Zobaczcie, nic mnie nie bije. Zaraz się przekręcę przez to dziadostwo. O nie, widzowie, musimy uciekać z baru. Dogonię cię, oszuście. O nie, on nas goni. Wracaj tu, wredny złodzieju. O nie, co jest, widzowie, musimy jakoś uciec. Dobra, poczekajcie, może uciekniemy tutaj wodą. Zaraz dostaniesz, ty fake villagerze. O nie, gdzie się wchodzi? Dobra, musimy go hitać, co jest? Jeszcze mnie zabił. O nie, widzowie, teraz musimy jakoś Dysiowi pomóc. Wystawię tej restauracji najgorszą ocenę. Jedna gwiazdka na 100. O nie, widzowie, nasza restauracja dostanie słabą opinię. Także widzowie, teraz zamienimy się w pszczołę, ponieważ jest mało widoczna i zobaczymy, co teraz Dysio będzie robił. Ale bym sobie poszedł na tą pomarańczową zjeżdżalnię. Dobra, Dysio idzie na pomarańczową zjeżdżalnię, więc my wejdziemy tutaj przed nim. Dobra, widzowie, więc tam jest Dysio i chyba będzie jechał na łódce już. Dobra, postawiam łódeczkę i cisnę. O nie, widzowie, musimy teraz zlecieć tutaj na sam dół i czekajcie. Patrzcie, wybudujemy mu takie tutaj zagrodę z czarnej wełny i tutaj narespimy dużo zombiaków. Zobaczcie to, blokuje Dysia. Ile zombioków. Ała, muszę uciekać stąd. Czemu to jest zamurowane? Idę do góry. Aha, o
mój Boże, zobaczcie, znowu jak się zablokowały i nie biły Dyzia, a Dyzia musi wychodzić tędy. Tutaj ktoś się zaklinował łódką. O nie, co tu się dzieje? Musimy stąd wylecieć. Dobra, wylecimy stąd tutaj, widzowie. Dobra, biorę łódeczkę, bo piszę, żebym brał. Dobra, wziąłem łódeczkę i płyniemy. Au, padłem do wody. Zobaczcie, Dyzio będzie teraz płynął rzeką, a my tutaj zamienimy się może teraz w tropikalną rybę. Dobra, zobaczcie, jaka mała rybka. I będziemy hitać Dyzia, jak tutaj będzie przepływał. Dobra, okej, on tutaj płynie, cyk. Au, co, ten wodospad mnie uderzył? Co jest, Dyzio nie ogarnia w ogóle, o co chodzi. Łot, chłop zanurkował. Rybka, jedna gonię ją. O nie, Dyzio nas goni. Co jest, widzę, musimy szybko uciekać. Co ta ryba jest taka szybka? Dobra, wracam do łódki, ale czemu mi ona zatonęła? Dobra, stawiam nową łódkę i lecę. Okej, więc podejdziemy do Dyzia i jeszcze raz go hitniemy. O mój Boże, zniszczyłem łódkę. Gdzie moja łódka? Ty podstępna rybo, idę cię teraz dorwać. O nie, Dyzio to widział. Uciekamy. Jaki fajny wodospad. O nie, wody mi się nabrało do nosa. Gdzie ja mam płynąć? O nie, skała zaraz się rozbije. Dobra, musimy tutaj przed Dyzio właśnie przepłynąć i weźmiemy sobie teraz utopiec. Okej, i no rozpimy ich tutaj w wodzie mnóstwo. Zobaczymy, jak Dyzio na nich zareaguje. O, a co to za droga? Co to za utopce? Szybko, muszę stąd uciekać, ale mam łuk, to zaraz im nastrzelam. O nie, rozwaliłem sobie łódkę. Jak ja teraz ucieknę? Zobaczcie, widzowie, utopce atakują Dyzia. Patrzcie, jakich jest dużo. Sio, głupie utopce. Poszedł do siebie tam się topić. O mój Boże, co Dyzio mówi. Dobra, pójdziemy sobie teraz tutaj właśnie na sam koniec i zmienimy się teraz w villagera i jeszcze raz go oszukamy. Dobra, weźmiemy tutaj, będziemy złym villagerem, weźmiemy tabliczkę i napiszemy mu opłata 10 diamentów, dobra. Weźmiemy sobie jeszcze torbiel i zabarwimy to sobie, zobaczcie, cyk, cyk, widzowie, jak to pięknie widać, Dyzio się na pewno skusi. A Jezus, koniec wycieczki. Opłata 10 diamentów? Aż tak drogo, ty villagerze, znowu mnie nie oszukaj. Ja mam dla ciebie coś lepszego, niebieskiego kwiatka. O nie, co, Dyzio dał nam niebieskiego kwiatka? Nie może tak być, pokiwam mu głową i teraz go hitniemy. Teraz to mnie zdenerwowałeś, jak ci przybombię z tego TNT. O nie, co on robi? Wysadzamy to TNT, trzeba wyrzucić. Dobra, pójdziemy to i wysucimy do wody. Co ty zrobiłeś? Miałem już się podpalać. Dobra, masz te 10 diamentów i daj mi spokój. O dobra, dał nam 10 diamentów. Wstępna spływka jak za darmo? O nie, niech ja tylko cię dorwę. O mój Boże, nie, teraz będzie nas gonił, bo się dowiedział, że jest za darmo. Chodź tu, ty fajfusie. O nie, co on mówi? Uciekamy, widzowie. Się skapnął, że jesteśmy tym samym gościem z knajpy. Okej, widzowie, więc teraz wracamy sobie do baru, do naszej siedziby i zobaczcie, mam tutaj coś takiego, tajna skrytka szefa baru, gdzie tutaj trzymam sobie swój redstone i tutaj będę trzymał jeszcze diamenty, Dyzia. Wracam do tej restauracji, gdzie ten niegrzeczny sprzedawca mnie oszukał. Teraz to dostaniesz. O nie, Dyzio, tu przyszedł nas bić. O mój Boże. Może obrabujemy, a soki z zatruciem może trochę mi się przyda. Ale gdzie jest jakaś skrzynka? O, tutaj. O Jezus, jaka kupa redstone'u, ale moje 10 diamentów jest, ukradnę mu wszystko. Uciekam. O nie, co on w ogóle mówi, widzowie? Zostaliśmy obrabowani przez Dyzia. No nie, jeszcze wywalił nasz towar. O nie, znowu ty tutaj? Teraz to dostaniesz. Nie, widzowie, musimy wziąć krzesiwo i go podpalić i wykurzyć Dyzia stąd, bo mi wszystko niszczy. A kysz ty, Dyzio niedobry. Au, zostaw mnie, bo dostaniesz. Haha, wreszcie się pali. Idź stąd, Dyzio. Uciekam stąd, bo mnie tak pobił. Haha, dobra, pozbyliśmy się Dyzia. Ale przynajmniej nastawiał tutaj redstone'ów i wreszcie jest ładnie, tylko musimy ugasić ten pożar. Okej, widzowie, także znalazł tutaj pewne pomieszczenie. I jak Dyzio będzie chciał nas dorwać, to tutaj wrzucimy go w pułapkę. Napiszemy sobie tutaj, że to jest piekarnia tortów. Okej. Weźmiemy, zakleimy sobie białym barwnikiem i tutaj damy właśnie, żeby się świeciły. Zobaczcie, piekarnia tortów. Dyzio się na pewno skusi, więc tutaj zrobimy oczywiście pułapkę na niego. Weźmiemy potrzebne przedmioty, takie jak właśnie czerwony redstone. Więc teraz tutaj zbudujemy sobie pułapkę. I damy tutaj oczywiście pół płytki w tym miejscu, żeby ich nie widział. Tutaj sobie właśnie zrobimy te tłoki. Okej, w tym miejscu trzy i w tym tak samo. A tutaj wykopaliśmy sobie dziurę, żeby umieścić lawę. Dobra,
Dobra, tutaj damy te bloczki. No i tu oczywiście musimy troszeczkę rozkopać, żeby postawić redstone. Także redstone postawimy sobie tutaj i tutaj. Okej, tędy redstone'a sobie poprowadzimy. No i z drugiej strony naturalnie to samo. Także widzowie, to wszystko już tutaj działa. Oczywiście jak naciskamy, to się rozszerza. No i teraz damy sobie tutaj wszystko, zakleimy. Okej, tutaj właśnie, żeby nie było na pewno widać tych tłoków. No i tutaj też zamurujemy, żeby na pewno nie dopatrzył się redstone'a. Okej, dobra, wszystko mamy gotowe, więc teraz idziemy poszukać Dyzia. Gdzie mi uciekł ten villager? Czy to ty się tak na mnie patrzysz? Ała, to ty mnie uderzyłeś, teraz to dostaniesz. O nie, widzowie, Dyzio nas goni. Dobra, musimy go doprowadzić do pułapki tutaj. Dobra, przenikamy, cyk. Ale się. Mamy Dyzia. To najgorszy akłapak, w jakim byłem. Zepsuł mi całe wakacje. Zaraz go całego wysadzę. Co się dzieje, Dyzio umie latać. O mój Boże, co on jakieś super mocy nabrał? Ile TNT, to wszystko poleci. A więc teraz podpalę to w całe TNT, to wszystko wybuchnie. Co, Dyzio to wszystko zamierza wysadzić. Zobaczcie, ile tu jest TNT. O mój Boże, co on zrobił z tym akwaparkiem? Zobaczcie to, widzowie, jakie tu są lagi. Wszystko wybucha, widzowie, cały akwapark. Dobra, weźmiemy sobie teraz nietoperza i zobaczymy, gdzie jest Dyzio. Co jest? Wszystko tutaj runie. Wychodzę z tego okropnego akwaparku, jeszcze tu wysadzę na dobranoc. O nie, Dyzio wszystko wysadził. O mój Boże, dobra, teraz musimy pokazać, że to jesteśmy my. Dobra, zamienimy się tego villagera. Dobra, widzowie, więc teraz podejdziemy sobie do Dyzia i zobaczymy, jak zareaguje. Tutaj jest wszystko podpala. Ej, Dyzio. No, gdzie ty jesteś? Idź ty, okropny villagerze. Nienawidzę cię, szefie baru. Ale ja jestem szefem baru, Dyzio. Idź, Nunu, zepsułeś mi całe wakacje. Ale dlaczego? No ty zepsułeś cały akwapark, wysadziłeś. On był nic nie warty, był jakiś przeklęty. No dlaczego? Co się niby działo? Denerwowałeś mnie, idź. No przepraszam cię, Dyzio. Stworzę ci lepsze wakacje. Naprawdę? No tak, zobacz, teraz ci zamienię w siebie, patrz, to byłem ja. Ale ja nie bawiłem się tu dobrze. No dobra, ale patrz, mam ci coś na przeprosiny, zobacz to. O, diamencik, jeszcze cały stak, od razu mi lepiej, jak widzę te diamenty. O nie, widzowie, jestem taki biedny. Zobaczcie, ja mam dosłownie tylko dirta, no jestem dosłownie biedakiem. O mój Boże, jestem taki bogaty, mam tyle forsy, jestem milionerem. Wczoraj kupiłem sobie samochód za 100 000, a na koncie to mam ponad 1 000 000. O nie, no jakim cudem mój kolega jest taki bogaty, a jestem taki biedny. O nie, tak nie może być. Musimy to, widzowie, naprawdę zmienić. Tylko jak? Ja dosłownie nie wiem, jak się zarabia pieniądze, ale... Czekajcie, jesteś smutny, bo nie masz pieniędzy? Tak, widzowie, to jest dokładnie o mnie. Dobra, zobaczymy, co jest dalej. To zostań milionerem. Wow, co takiego? Naprawdę bym bardzo chciał. Okej, całego tego dirta już tam wyrzuciłem, więc... Dobra, uwaga, wchodzimy tutaj. Co tu jest? Tutaj jest, dobra, oswój pieska jest 1 złoty tylko, ale jak to? Czekaj, następny poziom odblokowuje się po ukończeniu pierwszego. Dobra, jeżeli ukończę ten poziom, to przejdę dalej. Zobaczcie, tutaj już jest 10 zł, a tam dalej jest 100 zł za jakieś zadanie. O mój Boże, dobra, bierzemy to. Wreszcie będę bogaty, widzowie. Dobra, bierzemy się za te zadanie. Okej, pierwsze. Więc muszę oswoić jakiegoś pieska. To wydaje się naprawdę bardzo łatwym zadaniem. No tylko musimy znaleźć jakiegoś pieska. O, zobaczcie, tutaj jest jakiś piesek. Mam nadzieję, że za pierwszym razem pójdzie. Dobra, jest, zostałeś moim pieskiem. Hurra! Ale ciekawe, czy on w ogóle za mną pójdzie. Tak, leć przez tą trawę, dobra, super. Chodź, piesku, bo musimy jakoś tutaj udowodnić temu, kto to stworzył, że właśnie mam pieska. Okej, dobra, mój piesek tutaj właśnie ze mną przyszedł i zobaczcie, pojawiła się tutaj jakaś skrzynka. O mój Boże, tak jest. Mam sztabkę złota, superancko. Ale jak mogę z do drugiego? O kurczę, zniknęło kroto, dobra, super. Więc niech piesek ze mną sobie zostanie. Teraz okradnij wieśniaku? Co? Ja mam coś robić złego? No nie, to trochę do mnie niepodobne, ale okej. Zobaczcie, jacy oni są bogaci. Boże, no te wieśniaki jaki to mają dobrze. Oni naprawdę są tacy bogaci, a jestem biedny. Ach nie, tak nie może być. Zdenerwowali mnie. Dobra, bierzemy. Okej, motyka diamentowa. Czyli chyba musimy ukraść ich pole uprawne. Dobra, widzowie, dotarłem już do wioski i słuchajcie, musimy teraz znaleźć jakieś plony. Dobra, tutaj coś jest. Okej, poczekajcie. No nie, tutaj są jakieś wieśniaki. Mam nadzieję, że się nie pokapują. Dobra, szybko im tutaj zabierzemy może te ziemniaki. Dobra. O nie, co ty robisz? Kradniesz moje plony. O nie, o kurczę, jakiś wieś, jak nas zaatakował, a!
pomocy, widzowie, uciekam! Nie, dobra, szybko w tym lesie, musimy go zgubić. On nas goni, on nie goni nas, o mój Boże! Stój! Mam cię, ty wandalu, kim ty jesteś, jakiś nunu, idę cię wrzucić do więzienia! Nie, nie, proszę, tylko nie do więzienia, no błagam, ja tylko, to tylko zadanie takie było, ja ci wszystko oddam. Puść mnie, to ja ci wszystko oddam, obiecuję, naprawdę! Nie, 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 najpierw oddasz, a później cię wypuszczę. No dobra, dobra, wszystko oddaję już, proszę bardzo, to wszystkie twoje produkty chciałem ukraść. Dobra, znikaj mi z oczu, śmiertelniku! O nie, tylko nie to, dobra, mam nadzieję, że chociaż dolecę do tej wody. O mój Boże, dobra, przeżyłem to, widzowie, jakimś cudem. O nie, to naprawdę było bardzo, bardzo ryzykowne, mogłem stracić życie. No dobra, już tutaj wróciłem właśnie do naszej bazy, okej, to zrobione, to teraz właśnie zrobione. Pojawiła się jakaś skrzynia, dobra, jest, mamy 10 sztabek złota. Więc dorzucamy sobie właśnie tutaj i mamy już 11 złotych. Powoli do przodu, widzowie, dobra. Teraz pomóż przyjacielowi w ataku zombie. Co? O nie, mój przyjaciel Dyzio jest w opałach. Musimy mu szybko pomóc. Dobra, bierzemy tutaj te rzeczy, okej. Zbrajamy się, dobra, idziemy mu pomóc. Ratunku, potrzebuję pomocy. Co? O nie, Dyzio, halo, już ci idę pomóc. Ale hurda zombiaków. O nie, przyjacielu, nie zostawię cię tak samego, pomogę ci. Dzięki, że mi pomogłeś, bez ciebie nie dałbym sobie rady. Spokojnie, spokojnie, a głowa właśnie tutaj nie ma za co, a ja tutaj wracam. Dobra, wróciłem właśnie z tej nocy tutaj, okej, pojawiła się nowa skrzynka, let's go. Mamy 100 złota, 100 sztabek złota, czyli mamy 100 złotych, okej. Właściwie to teraz już trochę więcej, 111, ale otworzyła nam się właśnie tutaj kolejna brama, dobra. Porwi pieska, Dysia, co? Co? Jestem dosłownie zmuszony do porwania pieska. O nie, no ale Dysia naprawdę kocha swojego psiaka, jak ja mogę to zrobić? No ale słuchajcie, 1000 złotych, no to piechotą nie chodzi, nie oszukujmy się. Więc dobra, bierzemy sobie te trzy rzeczy i zdejmiemy sobie właśnie całą naszą zbroję, bo to już nam nie jest potrzebne. Weźmiemy sobie właśnie to, co będzie nam niezbędne. Dobra, idziemy na górę. Dobra, widzowie, uwaga, uwaga, musimy zakraść się tutaj do domu. Dysio prawdopodobnie już śpi, wejdziemy. Ej, poczekajcie, czy on ma otwarte drzwi? O kurczę, dobra, musimy naprawdę zachowywać się bardzo, bardzo cichutko. Wejdziemy tu, okej, musimy sprawdzić jeszcze, czy on na pewno śpi. O, dobra, on chyba na pewno na 100% śpi. Dobra, tutaj jest piesek Dysia, więc weźmiemy go sobie na smycz. Chodź tutaj, piesku, nic ci nie zrobi, obiecuję. Naprawdę, tylko cię tutaj porwę, ale nic ci nie zrobię. Dobra, chodź tutaj. Więc może pójdziemy z nim za domek Dysia właśnie tutaj gdzieś w las. Dobra, gdzieś mniej więcej tutaj. Weźmiemy sobie łopatę, wykopiemy tutaj dziurę, okej. Dobra, chodź tutaj, chodź, dobra, okej. Przyszedł tutaj z nami. Od razu sobie zakopiemy, żeby on na pewno nie wyszedł. Dobra, udało się, usiadł superancko, więc tutaj będziesz sobie czekał, nic się nie stanie, a ja dostanę aż 1000 zł. No i dobra, uwaga, uwaga, zrobiliśmy to, super. Otworzyła się brama i dostaliśmy kolejne pieniądze. Jest 1000 zł, dostaliśmy, widzowie. Ale się tutaj cieszę. Dobra, teraz wchodzimy sobie tutaj. I okej, okradnij bazę Dysia z diamentów. Co? No znowu muszę działać przeciwko mojemu przyjacielowi. No ale okej, 10 tysięcy. O mój Boże, to już jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dobra, no i dobra, zobaczmy sobie, co tutaj jest. Jest jakaś kartka. Śledź Dysia i odnajdź jego bazę. A czyli nic nie ma, czyli po prostu tak, o, mam go obrobić. No dobra, idziemy tam. Aha, ktoś mi ukradł mojego pieska. Gdzie on może być? O kurczę, Dysio, halo, co? Ktoś ci ukradł pieska? Tak, ktoś mi ukradł mojego pieska. Muszę zobaczyć, czy może go w tajnej bazie mojej nie ma. W tajnej bazie? Dobra, dobra, sprawdzaj, stary. Spokojnie, ja tutaj przypilnuję domu, żeby się nikt nie okradł. Dobra, dziękuję, Nunu. Okej, dobra, teraz śledzimy Dysia. Dobra, trzeba zobaczyć, gdzie on ma właśnie tą tajną bazę. Może będziemy się to chować tutaj w trawie, żeby nas nie widział. Okej, skręcił gdzieś tam. Dobra, to było gdzieś tutaj. Okej, wskoczył tutaj, dobra, jest. To jest jego tajna baza, superacko. Znaleźliśmy ją, on na razie jest tam na dole. Ciekawe, czy tam coś znajdzie. Niestety, raczej nie. Nie ma mojego pieska. Mogę stąd wyjść, dobra, idę stąd. Co, on się jakoś teleportował, czy o co chodzi? Zobaczcie, on już jest tam, to chyba jakiś przycisk teleportacji tam musi być. Dobra, uwaga, uwaga, skoczymy sobie i hop, o mój Boże, ała. O mój Boże, czemu tutaj się leje woda? Chyba Dysio był naprawdę bardzo zły i właśnie rozwalił szyby. Dobra, diamenty Dysia. I uwaga, o mój Boże, ile tutaj jest diamentów. Bierzemy oczywiście wszystko, wszystko co tylko się da. O nie, no kurczę. Aż mi trochę głupio tak okradać mojego własnego przyjaciela, no ale nie mam wyboru. Za 10 tysięcy? Dobra, okej, widzę, że to jest przycisk, czyli to jest chyba przycisk z teleportacji, tak, dokładnie. Dobra, jesteśmy już tutaj, więc uwaga. O Jezus Maria, czy wy to widzicie, ile złota?
10 tysięcy złota, niesamowite. Dobra, odłożymy sobie właśnie wszystkie tutaj diamenty, ponieważ to nam w ogóle nie jest potrzebne. I przejdziemy sobie do następnego zadania. Zastaw pułapkę na dyzia? Co, to są jakieś kolce? O nie, ała, boli mnie na samą myśl jakaś lawa. Co i kasowanie dyzia? O nie, tylko nie to. Ale dobra, zobaczmy co tutaj jest. Jakiś lej, spajki, ghost bloki, kilof i 5 diamentów. Chyba te 5 diamentów to jest po to, żeby zwabić dyzia. Dobra, widzowie, wykopałem tutaj taką małą dziurę. Trzeba się skopać oczywiście tutaj na sam dół. Dobra, jesteśmy. Trzeba zastawić tutaj na niego pewną pułapkę. Najpierw postawimy tutaj sobie skrzyneczkę. Tutaj takie leje właśnie idące odtąd. Dobra, trzeba tu je jakoś połączyć. Okej, wygląda to teraz idealnie, więc tutaj postawimy sobie właśnie jakieś spajki. No i dobra, postawiłem tutaj spajki. Oczywiście się na nie przypadkowo nadziałem. I zobaczymy, wejdziemy sobie teraz na górę i zostawimy na dyzia pułapkę. Zobaczcie, zrobimy tutaj takie właśnie, wyrzucimy kilka diamentów, żeby na pewno dał się zwabić do naszej pułapki. Okej, taką drogę z diamentów i dobra, musimy tylko teraz zaczekać, aż dyzio wyjdzie z domu. Zapomniałem wam jeszcze powiedzieć, że tutaj postawiłem ghost bloki, żeby dyzio tam na pewno wpadł. A, idę poszukać jakichś diamencików. Czy to są losowe diamenty, czy mi się śni? Ale super, jeden diamencik, drugi, tutaj trzeci, zaraz będę miał cały stack, czwarty, tego dorwę tak szybko i piąty! O, dobra, dyzio dał się złapać naszą pułapkę. Okej, zobaczmy, czy na pewno, umarł. Dobra, nie ma go, czyli na pewno właśnie niestety nie dał rady przeżyć. Dobra, jesteśmy już tutaj na dole i zobaczmy. O, tyle z dyzia wypadło, czyli jakieś small coiny. Chyba to są jakieś monety do płacenia. No, dyzio to jest naprawdę bogaty, więc nie dziwię się, że tyle aż pieniędzy ma. Okej, wróciliśmy już tutaj. Teoretycznie powinienem dostać 100 tysięcy złotych. Co, to są dosłownie jakieś szalkery. O mój Boże, one wszystkie są pełne w bloki złota. To jest naprawdę niesamowite, jaki już jestem bogaty. Dosłownie za chwilę będę milionerem. A co my tu mamy? Wysłać dom dyzie za 500 000 złotych? What? Trzeba naprawdę wysadzić jego dom? To jest chore dosłownie. No ale dobra, chyba będę musiał to zrobić. A zobaczcie, tam jest jakieś zadanie za 1 000 000. Już widzę. Więc słuchajcie, czas zabrać właśnie tutaj te rzeczy. Okej, mamy a stack TNT. Ale to będzie wybuch. Dobra, idziemy do tego jego domku. Dobra, jestem już tutaj przy jego domku. Okej, może zacznijmy od środka. Co on tutaj ma? Siłownię ma domową. O nie, komputer z 3 monitorami, kuchnię własną, no czego on nie ma? No dobra, naprawdę mu całe życie wręcz zazdrościłem, więc teraz trzeba mu to wysadzić. A będę taki bogaty. Dobra, trzeba oczywiście tutaj wszystko postawić, dobra. Może teraz trochę na zewnątrz. Wow, no to będzie dosłownie rozruba. Okej, więc stawiamy teraz tu i uciekamy i zobaczymy, jak to wybuchnie. Dobra, uwaga, uwaga. I bum! O Jezu, jak to wybuchło. Dobra, ale zadanie mamy na szczęście zaliczone, więc wracamy do bazy. Okej, wszedł tutaj po raz kolejny. Co? Cała ściana złota? Czy mi się śni? O Boże, 500 000 złotych. Ile ja już mam hajsu? Jestem taki bogaty. Zobaczcie, tutaj nawet się nie zmieściły i zostały postawione na dole. Wow. Mamy odblokowaną kolejną rzecz. Wybuduj bardzo drogi dom dla dyzia. O kurcze, jakie tutaj wille są piękne, ale ja nie umiem tak budować. Zobaczmy, tutaj mamy wszystkie materiały na zbudowanie domu, jak widać. I zobaczcie, tutaj są jakieś jeszcze zdobycze. Pewnie tamte 1 000 000 złotych się chowa. No ale dobra, zacznijmy może. Weźmiemy tutaj wszystkie właśnie rzeczy i idziemy budować. Traciłem mój domek, ktoś mi go wysadził, ale chociaż znalazłem mojego pieska malutkiego. O, Dysio, co tu się stało? Dlaczego ty nie masz domu? Ktoś mi go wysadził, jakiś wandalowy poszedł do więzienia na całe wieki. Ojejku, ale mi przykro, że taka rzecz się tutaj stała, ale wiesz co, obiecuję ci dzisiaj, że jeszcze będziesz miał nowy dom. No dobra, to ja idę z moim pieskiem na spacer, bo dawno go nie widziałem. No właśnie, a piesek się znalazł, o to super informacja, Dysio, naprawdę też się z tego cieszę, no dobra. A skąd wiedziałeś, że mój piesek zaginął? Wiesz co, bo taki smutny chodziłeś ostatnio, no rozumiesz chyba. No, no, ty jesteś jakiś podejrzany, ale dobra, nieważne, idę z pieskiem na spacer, bo chcę mu się pić, chodź. Okej, dobra, widzimy się później. Dobra, widzowie, więc pora zbudować mega wypasioną willę dla dyzia. Już tutaj postawiłem mu podłogę i zaraz postawimy ściany. Wow, dobra, ściany już zrobione, no to teraz szybko musimy wykonać jakiś dach jeszcze najlepiej. Okej, mamy już tutaj po
postawione drzwi, dobra, dach jest również zrobiony. Okej, więc może tutaj postawimy jego łóżeczko, dobra, tutaj jakieś półeczki tak samo jak miał wcześniej, dobra, tylko ich więcej, bo oczywiście, wiecie widzowie, na bogato. Tutaj dosłownie jakieś krzesło sobie postawimy, ło, ile tego będzie dosłownie, Dysia będzie taki teraz bogaty. Jakieś tutaj kwiatki, żeby nie było właśnie zbyt biednie, okej. Teraz zrobimy mu dosłownie dowaloną kuchnię, zobaczcie tutaj lodówka, tutaj są jakieś chyba wina, dobra. I zobaczcie ile będzie miał tych lodówek, no na bogatości widzowie, nie ma co się szczędzić. Jakieś tutaj oczywiście krzesełka sobie damy, dobra. Po jednej i po drugiej stronie, żeby była fajna jadalnia. No i tutaj oczywiście damy jakieś stoliki, dobra, wow. Zobaczcie, mamy jeszcze tyle komputerów, co oznacza, że postawimy mu tutaj jeden monitorek, kolejny, dobra. Tutaj kolejny komputer, dobra, tutaj będzie miał jeszcze jeden. Podłączymy sobie ten sposób, wow, Jezu, ile on będzie miał komputerów. Dosłownie cała komputerownia, dobra, cyk, tutaj jeszcze krzesełko, kolejne. I tutaj też, no zobaczcie, trzy komputery chłop ma, przecież to jest nierealne, jaki to jest bogaty dom. Gdzie mój domek? Jakiś fajny dom. Ej, Dysio, Dysio, chodź. Ty pamiętasz, jak ci obiecałem, że dzisiaj jeszcze będziesz miał własny domek? Chodź tutaj, zobacz, co tutaj jest. O Jezus, co to za wielka stodoła. Dom Dysia? Co to domek dla mnie cały ze złoto? Ale wypasiony, mam tyle komputerów, łóżek, foteli, wszystkiego. Jest super, dziękuję ci, Nunu. A czemu mi zrobiłeś taki prezent? Wiesz co, zrobiłem ci taki prezent ze względu na to, że to ja ci wysadziłem dom. Jak mogłem? I to ty ukradłeś mi pieska. No tak, tak, ale poczekaj, mam dla ciebie wytłumaczenie, chodź ze mną. Jesteś smutny, bo nie masz pieniędzy? A właśnie byłem milionerem, ale teraz mam mniej, bo ktoś wysadził mi dom. No właśnie, chodź tutaj, zobacz. Tutaj jest napisane, zostań milionerem. I wiesz co, zostałem tym milionerem, naprawdę. Aha, czyli ty okradałeś mnie przez cały czas. No tak, zobacz ile tutaj złota właśnie jest. Ile diamentów, biorę je wszystkie. No spokojnie stary, możesz to brać, bo już teraz jestem milionerem, więc spokojnie. No i zobacz, Dysio, wygrałem tutaj właśnie już 1 000 000 złotych za zbudowanie ci domu. Zobacz, ile tutaj tego jest. O mój Boże, ile złota, jak jestem bogaty. O mój Boże, musimy się tym podzielić. Chyba mi dasz, bo jesteś moim najlepszym przyjacielem i wykonałeś to dzięki mnie. No jeśli przeze mnie trochę natraciłeś, to spoko. Mogę ci odpalić ze 200 tysięcy. A jeśli wam, widzowie, podoba się nasz content, to wejdźcie właśnie na filmy, które wam się właśnie wyświetlałem na ekranie.